Dzień dobry Państwu. Konferencja Lumen to z całą pewnością jedna z najważniejszych wydarzeń na mapie kalendarzu szkolnictwa wyższego w ciągu roku. Wystąpić na niej to wielki zaszczyt, tym bardziej patrząc na znamienitych gości, których ta konferencja ściąga. Pan William Osagowski mówił o wielkim wysiłku Polski na rzecz i rozwoju. Nie jest inaczej obecnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Robimy wiele na rzecz transformacji cyfrowej. Nawiązując też do słów pana profesora Woźnickiego na konferencji, no wypada powiedzieć coś, o czym ludzie nie wiedzą, więc mam nadzieję, że w pewnym sensie z jakimiś tematami Państwa zaskoczę. Przedstawię temat dotyczący obecnie realizowanych projektów cyfrowych, które rozpoczęliśmy zwłaszcza w tym roku. Powiem o pięciu głównych przedsięwzięciach, jakie realizujemy. Po pierwsze dyplomy cyfrowe, portal edukacja.gov i poświadczenia edukacyjne. Uruchomiony w ubiegłym tygodniu nowy projekt Ludzie Nauki, system OSF+, czyli ułatwienie w procesie zawierania umów związanych z finansowaniem nauki, a także nowa koncepcja systemu obsługi wydawnictw akademickich, czyli bezpłatnego narzędzia do obsługi różnych procesów edytorskich i recenzji publikacji. Zacznę od przytoczenia dosłownie, skąd to się wszystko wzięło. 30 sierpnia 2023 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która to przede wszystkim wprowadza zmiany do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli chodzi o temat dzisiejszej konferencji, i reguluje po raz pierwszy kwestie związane z dyplomami cyfrowymi. To, co warte jest podkreślenia, zaznaczenia, że od 1 stycznia 2026 roku rusza obowiązek wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia doktorskich i habilitacyjnych w postaci cyfrowej. Dyplomy papierowe będą wydawane wyłącznie na wniosek zainteresowanych studentów. Spływa już wiele pytań na temat tego, jak dyplomy elektroniczne będą wyglądały. Będą bowiem takim specjalnym elementem systemu POLON, nierozerwalnie z nim związanym. Repozytorium dyplomów elektronicznych to będzie nie tylko miejsce składowania dyplomów, czyli miejsce, gdzie każda uczelnia będzie ten dyplom zamieszczała, ale to również będzie system narzędzi do wydawania tych dyplomów dostarczony przez ministra dla uczelni. Główne dwa zadania tak naprawdę nowego repozytorium to jest właśnie zamieszczanie dyplomów. Druga rzecz, obsługa procesu wydawania dyplomu ukończenia studiów wraz z całą tą otoczką związaną z ich odbieraniem, potwierdzaniem i tak dalej. Ważne jest podkreślenia, w szczególności to, że artykuł 347a nowy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w ustępie trzecim wskazuje, że rektor uczelni będzie wydawał dyplom za pomocą narzędzi udostępnionych w repozytorium dyplomów elektronicznych. Skąd taki pomysł? Jakie były główne problemy? Analizując kwestie, rozmawiając też ze środowiskiem akademickim, to jeszcze raz podziękuję za wsparcie partnera dzisiejszego wydarzenia, Forum Dziekanatów. Trafiliśmy na jeden problem związany z brakiem trwałości podpisu elektronicznego, zwłaszcza w kontekście uczelni podlegających jakiemuś przekształcaniu, likwidacji i tak dalej. Szkoda byłoby bowiem, gdyby dyplom cyfrowy wydany przez uczelnię, która uległa likwidacji, byłby trudny do zweryfikowania. Dlatego też
Nasze repozytorium dyplomów elektronicznych będzie nanosiło na każdy dokument pieczęć elektroniczną, certyfikat znacznika czasu, który umożliwi wieczystą, prawidłową weryfikację tego dokumentu. Dodatkowymi funkcjami repozytorium będą te funkcje związane z wydawaniem jakichś dodatkowych egzemplarzy w innym języku, odpisów. Poprzez też repozytorium student będzie wnioskował o wydanie dyplomu w postaci papierowej. Zostały zawarte też również przepisy związane z tym, że za wydanie dyplomu w postaci papierowej uczelnia będzie mogła pobierać opłatę. Zaś jeszcze w ramach doprecyzowania dodaliśmy przepis związany z tym, że wydruk tego dokumentu nie będzie mógł być utożsamiany z oryginalnym dyplomem. Zmiany, które wynikną z wprowadzenia dyplomów cyfrowych, to przede wszystkim obniżenie kosztów administracyjnych, czyli związanych z zakupem papieru, drukarek, miejsca do przechowywania tych dokumentów. Zniknie też potrzeba wydawania odpisów dyplomów kolejnych, w związku z tym, że każdy obywatel będzie miał wieczysty dostęp do swojego dyplomu w postaci papierowej poprzez repozytorium dyplomów elektronicznych. Będzie mógł w dowolnym momencie pobrać kolejną kopię, tak można powiedzieć, tego dyplomu i gdyby gdzieś mu się zapodziała na dysku i się nią dalej posługiwać. Dyplomy cyfrowe to także możliwość prowadzenia teczki studenta w 100% w postaci papierowej. Dalej w ramach jeszcze takiego klaryfikacji podkreślamy, że przepisy dotyczące dyplomów cyfrowych są wyłączone dla osób będących żołnierzami z uwagi na pewne tajemnice, prawda, państwowe. Kolejną nowością, jaka zostanie wprowadzona już niebawem, jest konto edukacyjne dla każdego obywatela. Konto tworzone na wzór, powiedzmy, jakichś tam kont czy emerytalnych, czy związanych z systemem zdrowia. Na tym koncie każdy obywatel będzie posiadał historię swojego wykształcenia. Na tym koncie będą dostępne również wszystkie dyplomy, które uzyskał, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, średniej i każdej innej. I to, co tak naprawdę najważniejsze związane z tym kontem, że będzie ono mogło generować poświadczenie wykształcenia, czyli dokument uznawany za równoważny zgodnie z artykułem 44b ust. 17 i 18 prawa oświatowego, dokument równoważny z oryginałem dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły. Jest to drugi element, dzięki któremu uczelnie będą mogły prowadzić teczkę studenta w 100% w postaci elektronicznej, bowiem aplikując na uczelnię będą Państwo mogli od tego momentu w 100% prowadzić tę rekrutację elektronicznie, bez konieczności osobistego stawiennictwa się studenta na uczelni i złożenia oryginału dyplomu. Będzie mógł przesłać drogą elektroniczną poświadczenie wykształcenia wygenerowane z portalu edukacja.gov.pl. Kolejną częścią, sferą tak naprawdę usług cyfrowych, nad którą obecnie pracujemy, są usługi stricte dedykowane nauce. Są to przede wszystkim trzy projekty, z czego dwa są już w zaawansowanej fazie realizacji: Ludzie Nauki i OSF Plus, bo o tych dwóch mowa. I obecnie trwają jeszcze takie prace koncepcyjne, analityczne, związane z wytworzeniem systemu do obsługi wydawnictw. W ubiegłym tygodniu zaprezentowano stronę taki landing page, stronę startową portalu Ludzie Nauki. Będzie to portal, w którym zgromadzona zostanie cała wiedza dotycząca polskich naukowców w jednym miejscu. Ludzie Nauki zawierać będą profile naukowców. Profile będą utworzone automatycznie na podstawie danych gromadzonych w systemie
Polon. Tu jest przykładowy profil, makieta obecnego rozwiązania, nad którym pracujemy. Znajdziemy więc tutaj podstawowe informacje o naukowcu, o jego zatrudnieniu, stopniach, tytułach naukowych, jego osiągnięciach i tak dalej, i tak dalej. Każdy naukowiec będzie mógł również podlinkować swój profil do różnych innych jeszcze zbiorów danych. Na starcie na pewno będzie miał przynajmniej ORCID w związku z tym, że już na potrzeby poprzedniej ewaluacji naukowcy podłączali swoje konta w PBN-ie do ORCID-u i staramy się, aby to, co już dokonali, zostało zachowane i utrzymane w ramach portalu Ludzie Nauki. Ludzie Nauki to będzie największa baza danych o polskiej nauce, gromadząca informacje na temat blisko, można powiedzieć, 100 tysięcy naukowców. Ta liczba oczywiście stale rośnie, wraz na dzień dzisiejszy z ponad milionem rekordów dotyczących ich osiągnięć naukowych, z czego oczywiście znakomitą większość stanowią osiągnięcia publikacyjne. Czym jest portal Ludzie Nauki? Potrzeba utworzenia portalu nie wzięła się znikąd. Co i raz do ministerstwa w ostatnim czasie zaczęły wpływać po ewaluacji, zwłaszcza pisma dotyczące wnioski, dotyczące z jakichś uczelni pojedynczych, z prośbą o dofinansowanie jakiegoś przedsięwzięcia cyfrowego do zarządzania dorobkiem naukowym, które pomogłoby danej uczelni jakby osiągnąć większy sukces. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że minister ma ustawowy obowiązek do upowszechniania i popularyzacji polskich osiągnięć naukowych, polskich naukowców. W związku z czym portal ma przede wszystkim promować polską naukę w kraju i za granicą. Będzie to też pierwsza tak naprawdę całkowicie urzędowa baza danych o polskich naukowcach. Pomimo zbieżnego tytułu z poprzednią bazą, którą Ośrodek Przetwarzania Informacji już ładnych parę lat temu wytworzył, tamta baza miała głównie charakter taki deklaratoryjny, czyli generalnie naukowcy sami uzupełniali informacje o sobie. Każdy mógł się, obywatel, że tak powiem, mianować profesorem, wpisać, że jest profesorem i ewentualnie w ramach obywatelskiej kontroli mogło wyjść inaczej. Natomiast ten portal będzie bazował na danych, które państwo jako uczelnie wprowadzili do naszych zbiorów. Przede wszystkim mowa tutaj o Polonie, więc nie ma mowy o żadnym przekłamaniu. Oczywiście w związku z tym zmienia się troszkę też charakter systemu Polon, systemu typowo takiego używanego wewnętrznie na potrzeby ministra edukacji i nauki, czy do ewaluacji, czy do naliczenia subwencji, czy też innych procesów, na rzecz takiej bazy referencyjnej dla usług publicznych. Dlatego też warto tutaj podkreślić szczególną staranność, jaką powinni państwo ponosić, związaną z uzupełnianiem tych danych, ponieważ dane te będą obecnie publikowane w formie profili naukowców. Ludzie Nauki mają pełnić również rolę pierwszego ogólnokrajowego systemu typu CRIS, który ma ułatwić uczelniom i innym instytucjom naukowym zarządzanie dorobkiem naukowym. Ma wspierać wszelkiego typu procesy toczone w środowisku akademickim, chociażby takie, że co wyszło w sumie, jeżeli chodzi o problemy w poprzednich latach związane z wyborami do jakichś rad, gremiów, zespołów eksperckich. Bywały, wiedzą państwo, bowiem sytuacje, w których ministerstwo kontaktowało się z jakimś naukowcem, czy nie zechciałby może, nie wiem, być jakimś ekspertem w jakimś zespole oceniającym wnioski, czy też komisji ewaluacji nauki i niekiedy dany naukowiec po prostu w bardzo zgryźliwy sposób mówił, że skąd pani wzięła do mnie numer, nie życzę sobie, żeby ktoś się ze mną kontaktował. Poprzez profil Ludzi Nauki naukowiec sam będzie decydował, czy jest zainteresowany wzięciem udziału w wyborach do danych rad czy gremiów, takie jak czy do KEN-u, czy do na przykład Rady Doskonałości Naukowej. Ludzie Nauki mają być też
nowością, usprawnieniem w zakresie wnioskowania o środki finansowe. Od tego momentu podejmujemy działania, aby wszystkie wnioski, które są składane czy do ministerstwa, czy do NCN-u, innych agencji finansujących badania, pobierały dane z profilu naukowca, żeby naukowiec nie musiał po raz enty uzupełniać dane w swojej aplikacji. W Ludziach Nauki będzie można wyszukać również informacje na temat najlepszych polskich naukowców. Zamierzamy zintegrować się z ogólnodostępnymi z całą pewnością bazami danych o nauce i wystawić wszelkiego rodzaju informacje, które pomogą tego najlepszego naukowca wyszukać. Portal, jak wspominałem chyba na początku, skupia tak naprawdę całą dostępną wiedzę o polskim naukowcu, która do tej pory była trochę rozproszona w różnych modułach systemu POLON, PBN-ie, bazach danych Urzędu Patentowego. Zaczęliśmy również rozmowy z Biblioteką Narodową, tak żeby wszystkie te dane mogły się w jednym miejscu znaleźć. Podkreślam, że profile naukowców zostaną utworzone automatycznie. Naukowiec nie będzie musiał dołożyć tutaj tak naprawdę żadnych starań związanych z utworzeniem takiego profilu publicznie dostępnego. Jedyne co, może na przykład uzupełnić, nie wiem, swoje zdjęcie czy jakieś dane kontaktowe i wyrazić lub nie zgodę na ich udostępnianie, czy też ministerstwu, czy innym instytucjom związanym tam z finansowaniem nauki. To już wspominałem o odciążeniach administracyjnych, czyli krótko mówiąc, portal ma przede wszystkim odciążać naukowców od ich pracy administracyjnej, ułatwiać w różnych procesach wykonywanie zadań. Kolejnym takim małym, można powiedzieć, projektem, małym, ale być może wielkim dla zwłaszcza administracji uczelnianej, jest narzędzie, nad którym pracujemy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji. Jest to OSF+, czyli narzędzie do generowania umów na finansowanie projektów. Zadaniem tego systemu jest przede wszystkim automatyzacja, weryfikacja, wszelkie walidacje, usprawnienia dotyczące składania umowy do ministerstwa, a także zwiększenie transparentności całego procesu i usprawnienie komunikacji z ministerstwem. To jest przykładowy widok aplikacji, którą już mniej więcej, powiedzmy, na początku drugiego kwartału będą mieli Państwo okazję zobaczyć. System będzie umożliwiał wygenerowanie umowy do ministerstwa, system zweryfikuje za Państwa umowę, sprawdzi, czy wszystkie dane Państwo uzupełnili, też przyspieszy w sposób znaczący, mamy nadzieję, proces załatwienia i rozpatrzenia Państwa wniosku, co wpłynie, mam nadzieję, na efektywność realizacji projektów. Ostatnią rzeczą, o której powiem, która jest tak naprawdę obecnie dopiero w fazie koncepcyjnej, jest system obsługi wydawnictw akademickich, którego to akronim złożył się na słowo SOWA, ale nie dam sobie głowy uciąć, czy taka finalnie nazwa zaistnieje z uwagi na już inny program ministra, który taką nazwę ma, natomiast jakoś tak nazwa ta trochę pasuje do tego przedsięwzięcia. Czym ma być system? Wiemy obecnie, że są dosyć spore trudności związane z oceną, punktacją czasopism naukowych, związane dotyczące przede wszystkim rynku krajowego. Problemy te w naszej ocenie wynikają w głównej mierze z tak naprawdę braku wiedzy i danych dotyczących polskiego rynku, wydawnictw akademickich, polskich czasopism. Natomiast to narzędzie ma te dane ministerstwu dostarczyć. Nie tylko ma dostarczyć dane, ale ma być też również wielkim ułatwieniem dla czasopism. Wielkim ułatwieniem dlatego też, że system ma być zintegrowany w swoim założeniu z portalem Ludzie Nauki, w szczególności na potrzeby wykonywania recenzji publikacji. Będzie w automatyczny sposób powiązany z Polonem i PBN-em,
czyli po przeprocedowaniu publikacji w tym systemie znalazłaby się ona w sposób automatyczny, raz, że na profilu naukowca, dwa, że w Polonie. Jakby wyglądał proces, który jest realizowany w systemie? Naukowiec czy instytucja zgłasza publikację do czasopisma. System automatycznie sprawdza metadane publikacji, które są uzupełniane przez naukowca lub instytucję. I to jest ten tak naprawdę moment, w którym zbieramy dane na temat publikacji, czyli uzupełniamy dane, kogo zacytowaliśmy, jakie prace zacytowaliśmy, podajemy pełne metadane wszystkich autorów danej publikacji. Powstaje jedna zwięzła baza danych o polskich czasopismach. Następnie mamy anonimizację tekstu, przydzielenie recenzentów, właściwą recenzję, oczywiście kwestie edytorskie, korekty techniczne, publikację artykułu i, jak mówiłem, przesłanie danych automatycznie do modułu PBN portalu Ludzie Nauki, co też odciąży w pewien sposób sprawozdawczość, która ma miejsce na uczelniach. To tyle z mojej strony. Starałem się mówić szybko, bo treści było dosyć sporo. Żeby się wyrobić w tych 20 minutach nie było łatwo. Gdyby były jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu i postaram się, czy też w kuluarach, w inny sposób, postaram się udzielić jeszcze na nie odpowiedzi. Bardzo dziękuję.